Dobrze, mam tutaj te ptacie mleczko. Nadgryzę sobie za chwilę i zaczynamy odcinek. Witam was tutaj, cześć tam z nosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Leeds Knowledge z PlayStation 4 Mass Transit. I tak, dziś zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj znowu nagrywam to w zupełnie inny sposób niż normalnie tam nagrywam odcinki, więc w takim samym czasie, a nawet krótszy, mamy dwa razy więcej informacji. To chyba wasza lepsza wersja. I tak, dzisiaj skończymy sobie naszą budowę tutaj naszego wielkiego portu. Zaczniemy sobie oczywiście nie od czegoś innego, jak od węzłu drogowego. I tak, tu będzie jeden z naszych ulubionych zjazdów, tych, przynajmniej moich. Takich zjazdów tutaj powolnych, będą się rozjeżdżać. Tak jak mówiłem, też mleczko czekajcie, zjem sobie. O. Możecie poczuć ten smak, to się jego mleczka, to jest tam świąteczne, biało. Czerwone. Pyta się mleczko z kakałem, jakoś tak. Nie, nie ma sensu. Chwila. Dobra. No i tak, tutaj będzie ogólnie przez te całe tutaj droga, tak jak była. Bo tutaj wcześniej jechała ta autostrada, tam oglądacie to jakiś czas, to już mój kanał tutaj tę serię. To widzicie, że tutaj ta autostrada jechała sobie na manie prosto, zanim przytawi zonosz i stwierdzi, że tu postawi lotnisko. No to sobie wszystko tutaj jechało i teraz to właśnie robimy, żeby tutaj dalej jeździło tak jak to jeździło. No, tylko musimy to oczywiście zrobić w ten sposób. Jakby coś nie sugerujcie się tym, co dzieje się w dźwięku, że tam jest na przykład dźwięk wygłoszenia i tak dalej, bo to jest przyspieszone i dźwięk nie ma nic wspólnego z tym, jak jest teraz naprawdę. No i tak, stąd na przykład będzie tutaj sobie jechać idealnie nasza droga. I tak samo będzie z tą drugą. To wszystko będzie się rozjeżdżać. Pod ziemią w ogóle zabrakło, jest trochę jeden pas za duży tutaj jeszcze, tam są cztery pasy, ale to... Mniejsza z tym, to chyba nie jest akurat tutaj najgorsze. Tak, tutaj chciałem sobie otoczyć pas, niestety stwierdziłem, że no nie. No, i tak, ogólnie odcinki w tygodniach teraz nagrywam, mam trochę trudniejsze czasy, bo mam do nagrywania odcinku zaczynam zazwyczaj po 19, a czasem do 20. Odcinki zazwyczaj dwa odcinki, nas nagram 1,5 godziny po noc, jeśli nagrywam jeszcze dłużej. Ale ogólnie całkiem nieźle mi tutaj wyszło, bo ja nagrywam zawsze hurtowo, tak? Nagrywam, żeby było tylko 3 razy przy playaku w ciągu tygodnia, bo to nie jest proste. Pojawi się nowa seria na kanale i nie mówię tutaj o Minecrafcie. I pojawi się Industries już może w następnym odcinku. Miałem pomysł, żeby go wam puścić w środę, czyli wczoraj dla was, powinno być przynajmniej. Ale tak mi się nie chciało podejść do komputera, naprawdę już chciałem po prostu pójść spać. I stwierdziłem, nie dobra, pójdę spać, za tydzień nagram. Ale będzie się w środę pojawiać. Może się pojawi nawet w weekend, jeżeli będę mieć jakieś ochoty, bardzo wielki, ale chciałbym trochę odpocząć jeszcze sobie. A teraz mam naprawdę dużo czasu do odpoczywania, więc jestem naprawdę szczęśliwy. No ba, tutaj będziemy włożyć sobie naszą autostradę, którą tutaj mieliśmy wcześniej. O, dokładnie, to te cztery pasy tam już poustawialiśmy. Na nadchód tutaj się ubrudnił jakiś problem, ale tutaj to i tak będzie całkowicie przybudowane, więc tym się nie przejmujmy na razie. No, wyburzymy sobie tutaj naszą całą drogę. Tutaj samochodzik jeszcze przejedzie, więc nie jest tym źle, ale... Wracamy do powolnego budowania już na razie. Taką chwilkę, to był taki jeden szybki timelapse, kiedy budowaliśmy tutaj. Jak widzicie, oni korzystają z tej autostrady. I tu już nawet z tego rądka korzystają, no, bardzo fajnie. Ale nikt nie idzie do lotniska. Z drugą stronę też korzystacie. No i bardzo dobrze. Czy na lotnisko już coś korzysta? No jakiś tam samochód, to jest transport publiczny jakiś jedzie. A tak, bo chyba autobus tam puścił. Albo puścił. No ma, nieważne. Jak widzicie, port sam z siebie pasażerski naprawdę jest bardzo w użytku. Bo statki tutaj na nasze pasażerskie jak lubią, tak i lubią cały czas korzystać z właśnie tutaj naszej uprzejmości, że mogą teraz tam przysumować. No. I przy tych naszych trzech portach tutaj bardzo lubią z tego korzystać. I tak, dzisiaj sobie trochę pobudujemy. Komunikacji dziś będzie bardzo dużo, bo jak mamy w końcu skończyć. Po pierwsze, będzie tutaj stacja kolei jednej szynowej na dole i kolei linowej. I od tego zacznijmy. Jak tam widzicie, że czasami na to trochę przeskakuje do przodu, to jest niestety problem PlayStation, bo tam czasami tak przeskakuje. I tak, może najpierw sobie zróbmy kolejkę linową. Bo musimy tutaj jedno i drugie wmontować, bo stwierdziłem, że kolejka linowa pod górę, jakie są już góry, to kolejka linowa to jest chyba podstawa jednak. No, i tak, tu będzie nasza kolej jednoszynowa na pewno jeździć. Proszę bardzo. Bo czemu by nie? Dopiero kończę ten swój pierwszy kawałek siłnaczka. No i tak, tutaj w ostatnim odcinku sobie trochę jeszcze wybudowałem tam dalej tę naszą kolej nową. Aby to miała bardzo ładny zjazd już. No i tu będziemy sobie właśnie zjeżdżać dokładnie. Trochę w dół. Trochę w dół, bo tutaj jest naprawdę dosyć stromo. Ale taki właśnie kula się nam zrobi.
No, ale powinno to nawet całkiem fajnie tutaj to działać. No a tak, ty tu sobie zjedziesz trochę w dół. Czekaj. Okej, dobra, tu wejdzie. Teraz, żeby tutaj jeszcze ładnie tu zeszło. Możemy zrobić, żeby tutaj dojechało. I tam dalej nie, dobra. Wybórz to i zbudujmy to jeszcze raz. Z drugiej strony będzie lepiej może. Czyli stąd ruszamy. Ogólnie mamy bardzo duży popyt na przemysł. Przemysłem się zajmiemy w następnym odcinku, bo wiem, że jest popyt, ale akurat chciałbym skończyć ten pot. A nowe dzielnice przemysłu to jeszcze nie wiem zbytnio, gdzie będziemy też budować. Więc póki co. Tak, to będzie jakaś zupełnie nowa dzielnica, będziemy budować. Trochę się tu będzie działo. O, jak widzicie, to będzie jedzie bardzo, bardzo stromo do góry, i tu później mamy koń. Problem. Się źle wybudowało. Ale na szczęście mamy coś takiego jak linie pomocnicze, które zazwyczaj psują mi humor, ale czasami może pomogą. Dobra, tutaj jest dobrze, i tutaj jeszcze trzeba to wyburzyć. I tutaj sobie zmienimy jeszcze dojazd. No, powiedzmy. Powiedzmy, że jest trochę lepiej. To jest ogólnie bardzo zagłębie tam komunikacji podziemnej. To się strasznie dużo tych węzłów tak autostradowych się dzieje pod ziemią, ale mniejsza z tym. No, a tu sobie postawmy naszą stację kolei linowej. I druga stacja będzie gdzieś przy lotnisku, abyście mogli sobie tutaj ładnie całkiem dojechać. O, dokładnie, może być tutaj. Dobra, no i tak, czy mi się tutaj to uda wejść? Czekaj, postaw to do góry. Okej, dobra, uda mi się tutaj zrobić nawet słup, to jest bardzo dobry znak. Najdalej jest tutaj i tu będziemy sobie zaczynać naszą przygodę. I tak, tu musimy sobie po pierwsze wyłączyć linię pomocnicze, bo już na razie są nam trochę zbędne. Nasz kolejny słup tutaj, naszej kolejki linowej, o dokładnie, będzie gdzieś tutaj. Gdzie sobie będzie jechać? Okej, dobra, czekaj, przesuniemy to trochę dalej, bo tutaj nam się most wkracza. Okej, dobra, tutaj całkiem ładnie. Tutaj będzie też to sobie całkiem fajnie jeździć. Dobra, czekaj, tu sobie podciągniemy trochę do góry, żeby jechał nad tym tunelem. Bo to lubię, żeby jak najmniej tutaj tego wszystkiego wyburzało, bo wtedy to trochę fajniej działa. Lepiej działa. Żeby się powtarzać tego fajniej i fajniej, wszystko jest fajnie. No. I tak, tutaj mamy lekki problem. Czekaj, będzie już teraz tutaj. Nie, nie chcę jeszcze cały raz. Wyłącz kątowe. I tutaj wejdziesz, dobra, tutaj wejdziesz, tutaj dajmy sobie, podwyższmy to, raz, dwa, o, dokładnie. I stąd tutaj też będziesz sobie po prostu zjeżdżać, więc jest całkiem, będzie ładny tutaj zjeździk tych wszystkich. I jakby coś chcieli, mogą sobie dojechać albo koleją jęczmienną, którą później stworzymy linię, albo koleją linową prosto. Taksówki oczywiście też tutaj będą miały swój postój, jakby ktoś chciał skorzystać. Później oczywiście będzie wszędzie się handel mógł budować, jak będzie chciał. Jak będzie chciał oczywiście. Bo postawimy tutaj też trochę monumentów, chyba nawet 3, żeby było jeszcze do znowu gato. No i tak, tu będzie nasze sterowce też oczywiście, bo nie może zapomnieć jednej z fajniejszych tutaj rzeczy w naszym mieście. Czyli oczywiście mówię o sterowcach, bo jednak latając takie sterowce to jest też jedna z fajniejszych rzeczy. I metro. Metro nie będzie jako takie tutaj bardzo jakieś wykorzystywane, bo nie chcę, żeby tutaj było, bo chcę, żeby z tych innych komunikacji korzystali. Ale jakby coś, będziecie mieli tutaj jeszcze metro. To metro tutaj będzie naprawdę bardzo zakręcone. To jeszcze przy. Metro to będzie tutaj naprawiane kiedyś później. Tylko się już trochę spieszyłem z czasem, więc trochę to inaczej był wybudowałem. No. I tak, puśćmy sobie może tutaj autobusik na dobry początek. Autobusik nie ma lepszego miejsca jak za jakiejś pętli autobusowej, a tu jest akurat jakaś jedna z pętli autobusowych. O, dokładnie. I stąd sobie będziesz mógł jechać. Tak. Przez tą dzielnicę, gdzie jest tylko Bombaj. Co damy ci tutaj przystanek. O, proszę bardzo. Będziecie mogli się zatrzymać i tutaj będziesz sobie wjeżdżać na autostradę, bo tu jest najbliższy wjazd, taki najprostszy. Stąd z kolei będziesz dojeżdżać sobie do tutaj, dookoła. I tu się zatrzymasz, o dokładnie. Później tutaj pod portami, tam różnymi, żeby z każdego móc skorzystać. Tutaj pod naszą kolejką, o bo czemu by nie. I tak, później wyjedziesz tutaj na górę. Tu ogólnie mi się bardzo kojarzy to z lotniskiem Chopina, gdzie są takie właśnie tego typu autobusy, które jeżdżą. I to będzie coś tego typu tutaj, to rodzaju, jak tam kojarzycie, jak te autobusy jeżdżą, się kręcą wokół własnej osi. I tam też jest na lotnisku Szpana dosyć dużo tych rondek. To będzie coś tego typu tutaj mniej więcej. Znaczy to trochę lepiej zorganizowane, bo są dwa rondka i to jest dużo węzłów pod ziemią, ale ogólnie całkiem nieźle. I bardzo dużo ludzi będzie korzystać z tego właśnie tunelu, tego tutaj, a z tego będzie mniej, bo jest bliżej do lotniska. To się trochę zdziwiłem, myślałem, że będzie inaczej, ale no. Jak to ktoś powiedział, człowiek nie wszystko przewidzi. Dobra, tak, czy tu będzie to jechać? Czekaj, może nie. Może pójdźmy to trochę inaczej. Przez te rądko. O, dokładnie. Czyli tu będzie przystanek kolejny, dobra.
Tam będzie sobie robić rundkę na porządku. Tutaj się zatrzymają pod tą koleją linową, się bardzo, bo czemu by nie. Tu pod naszym dworcem, do którego będzie trochę jechało. I tutaj sobie podjedziesz z kolei. Tu i tu. Zjedziesz jeszcze sobie na chwilę na dół. Tak jakby coś, żeby nie było, że tutaj jeszcze nie zjechał. Czekaj, tu przystanek, tu ma miejsca. O, tutaj będzie idealne miejsce. No i tu będziesz jeszcze zjeżdżać i jechać już dalej prosto tutaj jak można. Czyli z przystankiem tutaj. Trochę będą nasze bambajem nie wiem, może użyteczne, ale miejmy nadzieję, że nie. Czy tu przystanek? Nie, może bez przesady. Tutaj obok naszych promów. I później tutaj już sobie będziesz jechać po prostu prosto, prosto. Jak najprościej do naszego tutaj oczywiście głównego miejsca. Czyli tutaj. Dobra, no i mamy już zapełnione tam te wszystkie promy, to jest na pewno dobrze w użytku. I tak, pociągi. Aby budować pociągi, lepiej żeby było jasno. Ale tak, jeszcze jakieś monumenty może poustawiajmy. Jakieś fajne, dobra. To się trochę nie mieści. Ale jakieś takie większe. Wielka galeria handlowa. Czekaj, postawmy to tutaj, może. Może by się zmieściło. Zmieściłoby się. Ale wiecie co, galeria handlowa to może gdzieś w handlu. Tak. Wielka kolosal to też jakoś mi tutaj bardzo nie pasuje. Park publiczny. O, to jakieś jest mało jeszcze. Można gdzieś by tutaj wrzucić. Czekaj, może obok tych statków by się tu zmieściło. No, tu by się zmieściło. Jakby coś. To możemy tutaj jakby coś wrzucić, ale tutaj. Aha, okej. Gdzie byśmy to wstawili, to już niestety wstawiliśmy komunikacją. No trudno. To wstawmy to tutaj. Poczekaj, może to trochę przesuńmy. Bo jest tak trochę postawione. O, dokładnie. Tak będzie więcej miejsca tutaj. Będzie to chyba bardziej idealnie wyglądać. Dobra, no i tak. Co jeszcze tutaj mamy? Centrum Expo. Nie, Centrum Expo to tutaj mi nie pasuje trochę. Oceanarium. O, to jest pomysł. Oceanarium tutaj wstawić. To jest. Co to jest? To jest jakieś centrum edukacji. Biuro. Nie, to nie. Jakieś biura. Biura to gdzieś w mieście bardziej wrzucać. Teatr Cudów. Może teatr to takie miejsce, to nie. Jakiś inny muzeum. I to na pewno jakimś jeszcze fajnym miejscu. Dobra. To było jakieś trudne do zrozumienia, no bo to nieważne. Poczekaj, to jakieś sobie tutaj wstawmy, bo trochę ich tutaj widziałem, co się pomieściło. Mamy jeszcze fantastyczna fontanna. Ale może ją gdzie indziej. Tak, bo czemu by nie? Dobra, wracając do tego. Wielka galeria handlowa. Nie, tego byśmy tutaj nie stawiali. Nie, może lepiej nie. Biura kolosal, fajnie by tutaj na to wyglądały, ale może też nie. Biura kolosal możemy też jakimś wyjątkowym miejscu wstawić, ale gdzie indziej. Centrum Expo nie. Oceanarium. Oceanarium by fajnie tutaj wyglądało, bo to jest najbliżej oceanu. Stronę. Z drugiej strony tutaj te centrum badawcze też by fajnie wyglądało. Najlepiej byłoby postawić dwa w jednym. Bo ten zależy tak by tutaj fajnie tu wystawało. To mogę grunt jeszcze mu podzrobić, ale to na pewno nieźle wyglądało. Tutaj na tej skałce. To jest to. To jest to. Natomiast tutaj to też by ładnie wyszło. A może gdzieś indziej wejdziesz? Czekaj. Może spróbujemy. O, tu by weszło. No dobra, to przenieśmy tutaj to. To przenieśmy nasze tutaj lądowisko dla sterowców i może będzie prościej. Dobra, czekaj, to przenieś i spróbujmy tutaj postawić nasze oceanarium. Okej, droga, ile to wygląda droga. Wybórz tą drogę. Czy nie będziemy się jakąś drogą tutaj. I proszę bardzo, pięknie weszło ze swojego tuneli pozwolę. A, no i bym zapomniał. Przypominam o głosowaniu w ankiecie co do Minecrafta. A z rzeczy ważnych i ważniejszych, przypominam. No, Minecraft jest akurat też ważną rzeczą, żebyście to głosowali, bo póki co jest trochę dziwny wynik. Właściwie to są dwa równy. Nie ma jeszcze zagłosowanego, jest 50-50% jest póki co. No i tak, tutaj musimy sobie zrobić oczywiście tunel, ale zanim to nam się uda zrobić, bo to fajnie, że długo robiłem akurat, to jest taka ważna rzecz, jak nazywanie ulic. Jeżeli chcielibyście, żeby nazwać jakąś ulicę w mieście swoim na przykład nickiem z YouTube'a, czy jakimkolwiek innym nazwę, to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, wtedy będę wstawiać. I tu nie chodzi o to, że jest takie trofeum, że jak nazwiesz 100 nazw, 100 ulic, to dostajesz jakieś specjalne trofeum. Nie, tu nie o to chodzi, chociaż to też jest fajne. Ale chodzi o to, żeby trochę była jakaś większa interakcja pomiędzy mną a wami tam siedzącymi przed ekranami i oglądającymi mnie. Bo to, że mnie oglądacie i to robicie, nie tylko materiały polityczne, to fajnie. To naprawdę fajnie i przygoda wiznesza. No.
A właśnie, poczekajcie, bo jeszcze jak tutaj się męczymy chwilę tym, o, tu sobie zrobimy trochę więcej gruntu, to będziemy mogli wybudować tutaj to nasze oczywiście centrum badawcze. Czekaj, wejdzie ono nam tutaj? Wejdzie, nie, no, powinna wejść. Centrum nauki, o, dokładnie, tak jak myślałem. Góra nie, dawaj mi tu centrum nauki, już weź się nie zastanawiaj, człowieku. Dobra, ładnie wejdzie, ładnie wejdzie. No, jeszcze nawet trochę grunt byśmy tutaj naprawili, będzie jeszcze lepiej. To do końca tego miesiąca nie pojawi się raczej przygoda Wiznosza, bo się nie wydobie. Ale jakoś na początku do tego na pewno będzie, jeszcze może nawet w ferie marzowieckie. Bo będę w ferie, to sobie nagram i to zmontuję wszystko, bo będę mieć więcej czasu. Natomiast co na pewno się powinno pojawić jeszcze w tym miesiącu, to jest ten materiał polityczny. Bo w najbliższy weekend będę go chyba nagrywać, jeżeli pan Dominik łaskawie będzie zechce mieć ochotę, bo zwykle to jest... Jeśli... Pamiętajcie, jeżeli mam jakikolwiek problem z materiałem politycznym, zawsze do Dominika, bo nigdy z nim nie można się normalnie umówić. Nie wiem, na razie już próbowałem nagrać materiał polityczny i po prostu on mówił, nie mogę, wtedy nie mogę i tu też nie mogę. I to właśnie jest zawsze jego wina, że tak długo czekacie na te odcinki. To, że ja go długo edytuję, to co innego. No bo wtedy fajnie wygląda, tak? Natomiast jest problem taki, że żeby go w ogóle nagrać, to trzeba długo poczekać, bo pan Dominik jest bardzo... Leniwy, ma dużo spraw niby na głowie. No właśnie, no, niestety tylko niby. Dobra, jak ta nasza dzieła architektury, to też będziemy się tym musieli zająć. No może jakoś w kolejnych odcinkach, bo żeby jakieś nasze trochę miasto przygotować, żeby wybudować trochę więcej dzieł architektury niż tylko kosmiczna winda, bo kosmiczną windę postawiłem już prawie w każdym naszym mieście, które budowaliśmy. No a jednak fajnie byłoby postawić jakiś nowy monument, projekt Eden, czy jakaś elektrownia termojądrowa, no ogólnie, jakiś coś nowego chętnie stawił. I ogólnie też jakoś do końca stycznia, jeszcze w tym miesiącu, się pojawi jakaś nowość do co do Skiskanec. No a jest trochę ciemno i nie widzę jakby tutaj te tory wybudować. To jest ogólnie ten jeszcze węzeł, tu się dużo dzieje. Dobra, czekaj. Czekaj, poczekajmy na dzień, przyspiesz na maksa czas. O, dobra, widzę już wschód, to było bardzo dobrze. Zobaczmy, może jakiś samolot ci leci, czekaj. Może sprawdźmy, czy jakiś samolot tutaj już leci. Drogi, o, dokładnie. Leci. Tu obok tej naszej tamy, co tam kiedyś budowaliśmy, leci. I ogólnie to teraz będę chciał zrobić jakąś trochę dłuższą przerwę do tych lotnisk, tego typu wszystkiego, bo... Żeby nam handel też się w międzyczasie budował, bo handel jest akurat największy problem. Ale tak, będzie jedna dzielnica okrągła, będziemy budować w naszym mieście. I będzie mega port lotniczy też będziemy budować, bo póki co mamy... trzy lotniska, w tym dwa takie duże, a jeszcze postawimy dwa. Więc będzie się działo. Będzie się naprawdę działo. I po tych dworców kolejowych, tych dużych też jeszcze poustawiamy. Na razie mamy takie dwa, natomiast jeszcze takie... Taki jeden to na pewno mam jeszcze miejsce, drugi też, może przy tym nowym dworcu by się przydał też właściwie. Tak, bo jest tam też takie, jak się tego dużo buduje, to jest fajnie. Dobra, wybudujmy sobie nasze sterowce, aby tutaj tak, bo my mamy zbytnie miejsca, gdzie by nową stację można postawić. No to trudno, będziecie musieli lecieć wszyscy tutaj z jednego. Tu nad tymi handlami będziecie po prostu lecieć, o dokładnie. I tutaj będziecie dolatywać. Tutaj, o i tu będziecie idealnie obok tego centrum nauki. Wylatywać. Tutaj, dotąd, czekaj, o dobra, dotąd i z powrotem. Mam nadzieję, że powinno to całkiem ładnie działać. Dobra, kolejna komunikacja. Chyba mamy już kolej zwykłą możemy budować, bo jednoszynową to może jeszcze nie. O, jakiś samolot. Chyba już się opróżnił. Tak, ale na razie jeszcze nikt z tego nie korzysta. No dobra, no to trudno. Ale to pewnie kwestia czasu. Dobra, przyspieszamy czas i budujemy nasz węzeł kolejowy. Tak, tutaj ogólnie mieliśmy już ten węzeł zbudowany mniej więcej w miarę, więc tego będziemy się utrzymać i z tej perspektywy po prostu będziemy budować to dalej, aby to całkiem ładnie wyglądało. Tu całkiem to jeszcze przybudujemy ogólnie, bo to... Wiecie jak to jest, jak ja buduję coś, to ja zawsze to buduję tyle razy, aż jestem z tego zachwycony. Czyli zazwyczaj buduję to 50 razy na 50 tysięcy sposobów i tylko jeden mi się podoba. No to jest niestety mój problem. Ja zawsze lubię mieć... Akurat co to, jak co, ale w Skiskanie to zawsze lubię mieć wszystko do perfekcji dopracowane. Każdy węzeł. No może w scenariuszu trochę tym jest problem. Gorzej, bo w scenariuszu mamy mniej czasu i walczymy trochę z czasem jeszcze. Ale tutaj jak mogę, to mogę. No chyba, że nie mogę i też się spieszę, ale to jest rzadkie.
bo tutaj to nie mam zbytnio gdzie się spieszyć, tak? Mogę więcej odcinków nagrywać, nie mam żadnego licznika. A im więcej odcinków tak nagrywam, to chyba też jest lepiej, tak? Ta seria już też jest swoją długa, ale oczywiście Snowfalla nic nie przebije. No, będzie nowa seria z Cities Skylines, ale taka, którą każdy z was będzie mógł obejrzeć. Będzie tam trwać chyba do 5 minut max, tak mi się coś wydaje. Takie Cities Skylines krótkie i to nie będzie przegląd nowinek z Cities Skylines. Będzie coś innego, dużo fajniejszego. Miejmy nadzieję. Raczej się wam to wszystkim podoba, bo kiedyś pisaliście z nami, żebym tego dawał więcej. I to jest tam w niektórych odcinkach się to pojawia. A tutaj będzie specjalny. Tutaj co? Tak, nie, może taki górek tutaj nie do. Nie. Zróbmy tutaj jakiś normalny zjazd. Czekaj, o taki. I taki. Z tego, jak nagrywam te odcinki tak później, w sensie głos nagrywam do nich wszystkich. To wiecie, jak ja się czuję jak taki narrator trzecioosobowy. Czyli jest narrator, ale on wszystko wie. To jest takie fajne uczucie, że jesteś narratorem, ale wszystko wiesz. Wszystko wiesz, co się wydarzy, możesz zmienić tutaj całkowicie przyszłość i w ogóle i się bawić. No, więc bardzo fajnie. Jakby coś się nie nawiązuje do tego, co się teraz dzieje w polityce i tego, co się działo tam w historii, bo ja nie chcę tego podporządkować polityki. Jeżeli na przykład chodzi o Gdańsk, to ja nie chcę tym materiałem polityką. Ja wiem, co się tam wydarzyło, ale to przeżywa na swoje sposoby i nie będę tutaj jakoś w to wchodzić tutaj, zwłaszcza w tej serii. Może ewentualnie w materiał polityczny coś powiem, ale wolałbym unikać czegoś takiego, bo to nie jest polityka i to raczej się powinni po prostu sami gdańszczanie tym się zająć i rodzina. A nie robić z tego, czy no wiem, no ma nieważne zresztą. Nie patrzy mi się, jak ja się zacznę już się wypowiadać, tak to jest sprawa. Dobra, tak, tutaj to sobie będzie całkiem zjeżdżać. O, czekaj, zróbmy sobie tutaj jakiś tutaj ciekawy zjaździk. Nie, dobra, czy nie wchodzi. Dobra, tu sobie to zajdzie. Dobra, tutaj nie wchodzi, kurczę. Dobra, tu sobie zrobimy zjazd w takim wypadku. Trochę w dół będzie zjeżdżać, no trudno. I tu będzie zjechać w dół. To wybuszmy na górze. Tu będzie jechać dalej w dół. Wybuszmy tutaj, dobra. I tu będzie zjeżdżać dalej w dół. Okej, dobra. No i tak, i tutaj z kolei ten węzł, który przedtem zbudowaliśmy, oczywiście musimy już wyburzyć, bo przecież to by było zbyt piękne, gdyby tak szybko można tu było wszystko budować. No i tak, tutaj będzie oczywiście zjeździk. Czekaj, tak, to sobie przybudujmy. Dobra, jest. Tutaj, dobra. I tutaj. I tutaj, stąd, tutaj, dobra. To wszystko ładnie, pięknie wchodzi. Dobra. Nasze pociągi powinny tutaj całkiem działać. Z tego my, jak patrzę później na koniec odcinka, to nawet całkiem ładnie tutaj z nich korzystałem. Nie wiem, czy to pokazałem na odcinku, czy nie, ale całkiem ładnie tutaj właśnie te linie są wykorzystywane. Dobra, dalej. Stąd będzie nasza kolej linowa oczywiście też jechać, bo to jest też jedna z tych ważniejszych tutaj rzeczy, bo jak mamy kolej jednoszynowa. Bo jak mamy tutaj jeszcze wybudowane, no to stwierdziłem, że no dobra, to by się przecież przydało. Ona tam będzie trochę wysoko dosyć jechać. Ale sądzę, że byłoby fajnie. Tu jest ogólnie bardzo duży, ładny, piękny rozjazd tej naszej kolei jednoszynowej swoją nogą. Ale my z niego nigdy nie skorzystamy, bo ten dworzec jest trochę przymały na tak duży obieg kolei jednoszynowej w tego typu rodzaju miejscu, więc no niestety jest to przygotowane na większe natężenie ruchu, ale my nie będziemy aż tego tak bardzo zbudowywać. Szkoda. Szkoda, ale no niestety szkoda. Takie życie. Dobra, tu sobie zrobimy zakręcik, okej, dobra, tutaj. No i tak, stąd będzie jechać nasza kolej jednoszynowa, tutaj. Czekaj, coś jest nie tak. Co jest? Okej, dobra, chyba tutaj, dobra, to przesuniemy trochę. I dobra, i lecimy dalej. Stąd idziesz tutaj później sobie w dół, tu i dojeżdżamy. Dobra, to będzie tak tutaj korzystać sobie. No i oczywiście jeszcze metro. Metro mieliśmy tutaj wybudować trochę w innym miejscu, żeby jechało sobie teraz trochę. Tak, postawmy sobie tę stację, może tutaj. Nie no, może tam gdzieś są już zabudowanie, tu będzie później się coś budować jeszcze. Dobra, tutaj i tutaj dajmy też obok tego wszystkiego, dobra. Tak, tutaj będzie sobie to jechać. Tutaj, tu będzie się to łączyć i czekaj, tu jest kanał, kurde. Nie, normalnie chyba wam nie muszę tłumaczyć, żebym tutaj po prostu wyburzył kanał i to wybudował tak jak powinno wyglądać. Tak bym zrobił. Ale ponieważ czasu nie miałem zbyt dużo już do nagrania, więc no, niestety zbudowaliśmy to w ten sposób. I tak, oczywiście jest bardzo dużo, jak widzicie, ruch podziemny. Chociaż to i tak nie jest. W dzielnicach okrągłych czasami bywa większy. No ale nie jest to moje ulubione takie to użycie, więc musieliśmy trochę pokręcić. Ale koniec końców całkiem ładnie to się udało. Bardzo puszczamy sobie naszą nitkę metra. Będzie sobie tutaj jechać przez tą dzielnicę, ale ci się na pewno cieszyć. I tu będziesz dojeżdżać tutaj.
Miejmy nadzieję, że nie będą jakieś tutaj się robić kotki czy coś w ogóle w meczu, bo akurat tego bardzo nie lubię. I tutaj będziesz trochę to łączyć te dzielnice ze sobą. Więc miejmy nadzieję, że to będzie całkiem dobrze funkcjonować. Tu już z tego 29 osób korzysta. Jak widzimy, bardzo duży jest ruch do tego. 107 osób, okej, okay. I latają, lecą samoloty. Bardzo dobrze. No tutaj z tych portów to też na pewno korzystałem już. Z tego tam korzysta 32 osoby, jest 13. Z tego na razie jeszcze nic, bo to było niedawno wybudowane. Z tego już jest 50, o bardzo dobrze, nasza kolej jedna nowa. Z tego na razie jest jedna osoba, no niestety. Z tego to jest 410, no bo to już jest dosyć długo. To jest najstarsza komunikacja, jaka tutaj była. Z tego 300, ładnie, 32, 1. Okej, dobra. I z tego 53, okej, czyli z ptamów też korzystają. O, to bardzo fajnie. No bo to jest jakiś sposób. No, z tego tam parku też parę osób korzysta. Z tego przed 50. Z tego tu całkiem nieźle. Poczekajcie, może jakiś tutaj pociąg. Sprawdźmy, jak tutaj jest. Leć, jedzie. Jedzie, kliknij, dobra. 14 osób. O, czyli korzystają z tego. To dobrze, bo tu jest te połączenie tutaj do tego dowodu co głównego. To dobrze, że korzystają z tego. Tak, o, jestem zadowolony z tego. Okej, nawet jeszcze pociągniki z zewnętrzne jadą do tego. Jeszcze lepiej. No, to całkiem widzę, że tutaj się udało. Jeżeli chodzi tu o to, to całkiem nieźle. Dobra, czekaj, daj się złapać. Dobra, złapałeś się, świetnie. I tak, tutaj, no dobra, no powiedzmy. No, kolej jednoszynowa to zazwyczaj ma małe obroty u mnie w mieście, nie wiem jak to jest możliwe. Może nie buduję jakichś specjalnych dzielnic pod kolej. Dobra, jest jedna dzielnica, jest specjalnie z bulwary, ale poza pomijając to, to nie ma jakichś takich specjalnych tej dzielnic. Tutaj byłyby specjalnie pod to zrobione. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie wstać w górę. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!